Ostatnia szansa, żeby kupić bilet na koncert Paliona, ostatni w tym roku. Będzie mnóstwo super ludzi. Naprawdę warto, moi drodzy, macie link w opisie do biletów, zakupujcie sobie. Będziemy się bawić i zapamiętamy to do końca życia. Tutaj mamy piękny worek szkolny, który pomieści wam dosłownie wszystko. Popatrzcie, jak jest ogromny i dwustronny, który ma nawet kieszonkę boczną. Następnie jest ogromny plecak, z którego jestem ultra zadowolony, bo jest cały pattern, jest tutaj nazwa Palion Style. Macie takie zawleczki Palion Style tutaj wszędzie, na każdym zamku. Oraz z tyłu są piękne plecki, dzięki któremu plecak jest bardzo wygodny. Oraz odblaski, żeby było was widać z daleka. Mnóstwo przegródek, wszystko tam pomieścicie. Ale moi drodzy, czy widzicie, co mam w ręce? Jest to plecak, tylko ten plecak to jest plecak, który był z zeszłego roku i nadal jest dostępny na sklepie oczywiście. Ale mogę was poinformować, że już mamy nowy plecak na sklepie. Jest taki plecaczek, widzowie, przyjaciele. Tutaj jest woreczek i jest nawet już bidon. A niedługo, w przyszłym tygodniu, będą całe boksy szkolne dla was. Mamy nowy długopis wielokolorowy, inny długopis i teczka i mnóstwo innych rzeczy, widzowie. Dzieje się na Palion Style tyle, że się nie działo dawno tyle. I patrzcie, co mamy. Mamy tutaj nowy plecak, tak, widzowie. Teraz jest spłaszczony, widzowie, bo nie ma nic w środku jeszcze. Ale jest ogromny, przyjaciele. Wszystko tam zmieścicie do szkoły. I patrzcie, jak wygląda. Oczywiście ma odblaski, jest mega wygodny, przyjaciele. I do tego mamy worek szkolny. Tak jest, jest worek szkolny, gdzie możecie rzeczy na WF sobie oczywiście nosić lub inne rzeczy. Przepiękne. No i widzowie, no na tym sklepie jest naprawdę, ale to naprawdę mnóstwo rzeczy. Wystarczy sobie wejść, zamówić idealne rzeczy do szkoły, widzowie, i będziecie pamiętać o mnie. Tak jest, będziecie pamiętać o mnie. Dobrze, jak już wam opowiedziałem o tym, zerknijcie sobie na scenę, na stronkę. Już nawet bidon jest, naprawdę jest mnóstwo rzeczy i będzie jeszcze więcej. Także zerkajcie, bo tam jest nowy film normalnie. Dobra, dzisiaj, widzowie, wam już opowiadam, co dzisiaj robimy. Chcę mieć pieska, tak, widzowie, nie mam tutaj żadnego zwierzątka na Palionowie i chciałbym mieć Nelę, tak, na Wojanowicach, widzowie, mam Nelę. Jest mój piesek Nela. I czemu nie mam Neli tutaj? Przy sobie, widzowie, to jest mój piesek z prawdziwego życia. Nelę pewnie już znacie, więc muszę mieć Nelę na Palionowie. Dzisiaj idziemy walczyć o psa. Idę znaleźć bardzo daleko od Palionowa jakiegoś fajnego pieska, idę go oswoić, zbuduję mu budę i będziemy żyć szczęśliwie razem, widzowie, bo tak, bo nie mam, widzicie, nikt ze mną tu nie mieszka, nie mam za żadnego zwierzątka, nie wiem jeszcze dlaczego, dlatego muszę załatwić sobie Nelę. Tak, załatwię sobie Nelę. Tak, taki jest plan. Idziemy najpierw do Bola i pójdziemy potem do Lola, do Dave'a i może pomogą mi załatwić nowego pieska. I patrzcie, co Bolo ma u siebie na domku. Widzowie, tam jest brelok Bola. Tak, widzowie, bo w ogóle dawno nie było breloka Bola i jest nowy. Jest w końcu brelok Bola. Nie było nigdy i jest na sklepie. Aktualnie. Możecie go sobie zamówić. Więc wchodzimy w takim razie do środka. Dalej, co jest? Co Bolo jest? Nie wiem, ja nic nie wiem. Co wy, wszystko mu po kolei. Co wy robicie? Dlaczego on jest w akwarium? Nie interesuj się, bo to jest teraz przesłuchanie, tak? Czekaj, wypływaj, bo się udusisz, wypływaj z wody! On ma śladowcą! Czekajcie, chłopaki, ale spokojnie, Bolo, wypływaj tędy! Nie, nie wypływam, dopóki nie powiem do wszystkiego śladowcy! Nie, uspokójcie się, Dave, Bolo, uspokójcie się! On ma sojusz, ale pozytywny! Ja mu nie wierzę, właśnie! Ja oglądałem jego filmy, on chce wydobyć informacje na temat prześladowcy, on nie chce, nic złego, on jest w dobrej wierze działa. Patrz, ucieka, ucieka. Nie żartuję, naprawdę, no czemu idziesz z nim za mieczem, weź ten miecz, schowaj. Bo nigdzie nie ucieka. Bo mnie wygłodzili, normalnie, nie mogę, nie z nim. Serio, przestańcie, on ma sojusz w dobrej wierze. On nie chce nic złego, uwierzcie mi. No dobra, niech wam będzie. Jest wszystko w porządku, Słuchaj, dobra. A ty co tu robisz? Bo ja bym chciał, żebyście mi pomogli, bo cały czas jest jakiś prześladowca, jest niemiło i tak dalej. A ja bym chciał mieć, bo dobra, Dave ma zwierzątko. Masz zwierzątko? Gdzie? W Minecrafcie? No. Nie. Nie ma, nikt z was nie ma zwierzątka. Ja mam, nie, ja mam, ja mam. Bolo miał, a miał, ale a, załatwi sobie. Ja mam zwierzątko. Jakie? Bola. Ej, ja też chcę powiedzieć. Czekaj, ale czekaj, bo ty masz, nie, ty masz owcę odwróconą, czyli ty masz zwierzątko. No, ale to ale jest dinner bone. Ja bym chciał pieska Nelę w Minecrafcie, czy pomożecie mi gdzieś znaleźć psa w tym Minecrafcie, bo tutaj nie ja ma. Ja mam, gdzie. Ej, tu jest pies! Co, że Luczek? Luczek! Mam Luczka odwrócić, ale ja chcę Nelę, nie Luczka. Ale nie mogę mieć, bo jest zaklepany Luczek już. No, Luczek to Bolo ma Luczka, nie? A.
Zaklepane, no. Nie, ty też musisz jakąś żabę ogarnąć. A widziałeś kiedyś żabę w Minecrafcie? Ja widziałem! W nowszych wersjach, no, w nowszych wersjach. No właśnie, a ta wersja jest przestarzała, stara, niemodna i w kieszeni niewygodna. Gdzie można znaleźć w ogóle psa w Minecrafcie? A najpierw, zanim pójdziemy po pieska, to chodźmy chodźmy znaleźć jakiś różowy barwnik. Jakiś kwiatek różowy. Trzeba różowy barwnik, bo chcę, dlaczego to jest? Bo Nela jest dziewczynką i ja bym chciał, żeby Nela miała różową obrożę. Ej, to chodźcie do Miki, bo Miki na pewno ma różowe kwiatki. Na Palianowie jest mnóstwo kwiatków, może tu gdzieś będą. Tylko że poszukajmy, bo Miki na pewno ma gdzieś też koło swojego domku. O, to jest różowy? Jaki to jest kolor? Pokaż. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Jest, mam! No i jest. Gdzieś sobie sam chodzisz nawet, a tu. Mam, no. A, dobra. No, działa. Pokaż, to jest różowy? Tak, no jak jest. Jak ty obrożę z tego zrobisz? Ja pokoloruję obrożę tylko. Tylko musimy ale psa tylko załatwić. Ale tylko obrożę, a nie pieska! Ej, macie kości! Nie. Ja mam, dwie mam. Bo mi dwie? Dam dużo kości. To 15? Są nie, no dobra, starczy. Ty masz dwie, tak? No rzuciłem ci właśnie. No, nie ma nic! Miałem jedną, dałem jedną! No, połączyły się, moje dwie, więc jedną. Okej, 18 mam. Dobra, no to tak. Zakładamy elytry i lecimy w jakieś lasy może. Lasy? To jest dobry pomysł, ale to musi być bardzo daleko. Nie mamy elytry. Chodź! Czekaj, mam chyba w domu. Czekaj. Na pewno w domku na górze masz. Chodź. Muszę iść po elytrę. Elytro, gdzie jesteś? Tu? Mam. No to gi, to możemy teraz lecieć, co? Chodźcie z mojego balkonu. Juhu! A w którą stronę? Tam. Dobra, prowadź, możemy tam. Stronę, tam są lasy, dobra, no. Ja lecimy tam. Ale ja chcę jakieś odległe, ten pies musi być wyjątkowy, więc chciałbym, żeby to było z jakichś odległych lasów, nie tutaj tak, bo tutaj tak blisko to... No to dawajcie, lecimy milion kratek od papilionowa. Nie no, bez przesady. A tak co, wiesz, parę set kratek po prostu. Co to jest? Chcemy zagrać kula! Co to za kula mocy? Z netherite'u. Ej! Czemu to jest kula? Ja to sprawdzam! Co ty zrobiłeś? To się nie wchodzi! O kurde, co to jest? Ale to jest chyba jakiś stary, nie? Ej, ale tam jest przejście przez lawę chyba. Wow. Co to jest? Ej, ja bym tam nie wchodził, panowie. Ej, co tu się dzieje? To jest miły odcinek. Dzisiaj szukamy Neli. Miły odcinek. Czekaj. Tutaj owce mamy już jedną. Gdzie mamy owce? No trzeba ją zgładzić. To musi być piesek. A pszczoły nie chcesz? Lasy się palą. Bzyka? Pszczółki? Pszczółki nie, tylko piesek. O, czekaj. Masz pieska? Wydawało mi się. Nie, mam krowy. Tu się pali cały czas. Krowy, owce. Kurde, na jakim biomie są pieski? Bardziej taki chyba... Świerkowy. Świerkowy właśnie, no. Nie, konik nie, no Nela to nie konik. Jak to? Kurde, co to są za biomy? Co to jest za biom starożytny jakiś? Co to są za miejsca? Nigdy tu nie byłem, szczerze, nigdy. A tu ktoś był, jest tam cobblestone. Możliwe. Kto to był? Nie wiem. Dajesz, byłeś tu? No byłem. No gdzie? No byłem kilkakrotnie tutaj razy byłem, no. Czemu tu byłeś tu kilkakrotnie? Ale nie mogę się chwalić, bo to była taka... O, jest raz! A tu jest kot! A kota nie chcesz? Nie, kot rynek nie dziś, Nela. A. Nela piesek. Kurde, dżungla! O, tu jest las, dobra, tu w takim lesie też jest pies chyba. Pomóż się szukać, to powinien być. Dobra, szukamy. Sobie wyszedł i wszedł. Chłopaki, jestem! Owca, gdzie są pieski? Ja ogólnie chcę tylko powiedzieć, że owce się boją pieski, bo w Minecrafcie pieski jedzą owce. No, czyli ty nie będziesz lubił Neli? No nie, no jak ją oswoisz, to będę lubił, nie? No swoje, znam się na pieskach. Ej, no nie ma, no jak nie ej, mam to takiej... jest koniec świata. Ja już latam tyle czasu i to nic nie ma, nie? Czemu tu nie ma pieska żadnego? Nie wiem. Jest piesy, mam! Masz? Tu jest, otce! Gdzie? Do mnie, tu! Skarce! Lecę, dodaj dwa! Idź na drzewo, albo do góry jest, jestem, no, jest faktycznie widzisz pies. Widzisz go? Gdzie? Ja go znalazłem. W jakim wy jesteście miejscu? Jest faktycznie, jest tutaj. Ja polecę na górę, poczekaj, tutaj. Mogę ci kordy podyktować. Musisz. Na końcu. Poleć. O, widzę kogoś. Lola widzę. Nie. Widzisz, widziałem. No ja nie chcę z dżungli. To nie jest z dżungli, to są trzy psy, ty. Aha. Dobra, taki nadmorski, to fajnie. Bierz go. On to nie umie płynąć łódką. Dobra, nadmorski. Dobra, jeżeli będzie za pierwszym razem, to jest Nela. Stój! Nie jest Nela. Nie to jest drugi Nela. Też nie. A gdzie jest, tu jest następny? No nie Nela. No nie! No właśnie! Ale... Yes, to jest Nela! Za pierwszym razem! To, o, widzisz?
No i jest Nela, tylko muszę ją nazwać jeszcze. Trzeba ją nazwać, ale musimy ją jakoś przetransportować. Ona nie zginie, ona powinna się teleportować. Da się takie coś w Minecrafcie zrobić? Co? No serio, da się. Da obroża. Co, ty nie wiedziałeś? Nie. No błagam. Ja, jaki słaby gracz. Co ty mówisz? Fajne ty. No nie wiedziałem. Nela musi być różowa, dobra. Teraz lecimy na Palianowo i zobaczymy, czy się będzie teleportować. No musi. Na pewno się teleportuje, patrz, bo już jest teraz ciepła. Wyląduje tutaj i zobaczymy, czy będzie obok mnie. Uwaga! Jest! Działa! Działa, działa, działa. Dobra, to lecimy na Palianowo. Jesteśmy i Nela jest przed domkiem. Ma ktoś znacznik z was? W domku. Ja mam w domu swoim chyba. Ja może też będę miał. Dobra, skoczę się. Ja już zacznę budować z Lolem budę. Lolo, musimy zbudować budę. Ja karmię Nelę, bo ona mnie będzie wtedy lubić. Myślisz? Masz leć. Ej, ale ty musisz jej mięsko, ja nie wiem czy... Ej, patrz jak się patrzy na ciebie, ma tak główkę skręconą. Ona chce pogadać z tobą, jak ma tak skręconą główkę. Dobra. Budujemy budę. Niech ona się zacznie odtąd. Nie, odtąd. Świerkowy bierzesz? Świerkowe drewno? Chyba tak. To dobry pomysł w sumie. Taka chyba starczy, nie? A łączysz ją z domkiem, może będzie ładnie wyglądać, jak ją połączysz z domkiem, co? Z domkiem? No... Co się mam na myśli, żeby ona się po prostu tak łączyła, bo wtedy będzie tak przejrzyściej. Można a zrobić. A ty Nela, siad! Siad! Jak siad? Mam siad? No dobra. Siad, Nela. Zrób siad. Ha, widzisz? A nauczymy ją słucha się. Potem. Dobra, nie dobra, mam, nauczymy ją nie mam, ale przyniosłem ja kości. Czekaj, ty muszę maj. Teraz tak. Cyk, 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 cyk. Dobra, deseczki, tutaj, kości? Jest tak, to! Chcesz ją oswoić, tak? Ej, a ja mam pomysł, poczekaj, mam pomysł, patrz! Co? Jakbyśmy użyli, zrobili taki pattern domkowy, że patrz, coś takiego? Kurde, dzwona muszę przenieść, no i widzisz! Tak się dzieje ona właśnie. Ona nie chce jeść z mojej łapy! Ej, to fajnie wygląda pattern domkowy. Tak, mi się daje, że nie dużej domku. On jej Happy Meal daje, pojąc. Co? No, jakiego Happy Meala? Nie da, nie dawaj jej Happy Meala, ona nie może. Jest, może też czasem coś dobrego zjeść, nie gadaj. Co ty mówisz? Ja mojego karmię tylko takimi rzeczami. Co ty gadasz? Czy karmisz? Żartuję. Ej, no ale nie działa, ja nie mogę mu dać kości. No bo ona jest najedzona. Aha, to niech się wybiega, weź ją odpal. Czekaj, no. Dobra, tak. Oj, no to będzie. No i to nie, niezłe. No poczekaj, bo tu musimy tak postawić. No dobra, no. I cyk, cyk, ta buda taka buda, no. No buda, no a co? Ej, robisz to tak jeszcze? No. Się czy robię? Tak nie zrobić? Chodź piesku. Nie, no zostaw, Dave! Chodź pies, ze czemu jej chcesz to zrobić to krzywdę? Nie robię tego. To jest nowy pies. Nie robię tego. Chodź do tatusia Nela, chodź. Przestań. Nie mogę z was. Dobra, pyk. Ej, co możemy robić? Bo my tak z bolem siedzimy, jak tacy wiecie. Ja jeszcze tylko zrobię jej wejście. No ja sobie zlecuję, ja ci nie pomogę. Czemu? Czemu się no źle bo czujesz? Ja się źle czuję, ale mam znacznik przygotowany, patrz. Czemu się źle czujesz? No właśnie, czego to efekt? Bo ten, bo wczoraj zjadłem mamy taką zepsutą kiełbasę. Nela, chodź tu. Dawaj Nela. Chodź Nela. Chodź no, tu. No, chodź tu, myślałem, że Dave'a ej, a mogę też tu zamieszkać, byłoby fajnie. Nela. No możesz, możesz. Dobra, pają. Co? Trzymaj. O! Znacznika muszę nazwać, poczekaj. Nazwij. Nela. A to wymaga expa. Przydałyby się dwa znaczniki. Jest nazwana, już nigdy nie ucieknie. Ej, nazwij ją! Nazwałem, tylko my nie widzimy ników. Ej, jest mój problem. Co? Bo jest mój problem. Jaki? Bo ty mnie też nazwałeś. No co? Ale to Bolo kliknął na ciebie! No to! No co ty? Co? Lolo jest Nelą! Dobra, no i tyle, no siema Nela! Nie mogę. Dobra, moi drodzy, nadeszła noc. Wszyscy poszli spać. Nela również śpi aktualnie w budzie. Też idę się kimnąć. Widzę, bardzo się cieszę, że w końcu mam jakieś zwierzątko, tym razem Nela na Palianowie, bo jeszcze nie miałem żadnego zwierzątka na Palianowie, co jest bardzo smutne. I w sumie mało kto ma, a przydałyby się takie, żeby każdy miał jakieś swoje zwierzątko, więc w końcu mam Nelę na Palianowie i z tego się bardzo cieszę. A teraz widzowie idę w spanko, bo jestem mega, ale to niewyspany, więc trzeba dospać to.
do jutra. Nowy dzień, nowy ja, moi drodzy. Kolejny dzień, przyjaciele. I budzę się przy pięknych rzeczach z Palion Style. Mamy tutaj rzeczy szkolne. To jest ściana rzeczy szkolnych, które są nowe aktualnie, czyli teczka, długopisiki, plecaczek i ten. A tu mamy inne rzeczy, takie gadżety plus spodenki. Widzę, oczywiście ja w tych spodenkach non-stop chodzę, patrzcie. Non-stop w tych spodenkach chodzę, są mega wygodne. Jeżeli chcecie mieć też takie spodenki, to oczywiście macie link w opisie do Palion Style i kupujcie bilety na koncert. Widzowie, no, leci to. Idziemy teraz do Neli. Widzę, że tam jest Nela. Lolo. Lolo, gdzie jest Nela? Co? Spałeś z Nelą, gdzie jest Nela? To był twój nick. Ja zapomniałem. Ale co? Jaka? No czemu gdzie jest Nela? No nie wiem, nie przypilnowałeś jej. Ale ona tu spała razem ze mną, ja ci przysięgam, patrz. To było tak, my graliśmy w kości, w taką grę graliśmy. Gdzie ty jesteś? Graliśmy w kości. No taka gra, nie grasz w kości. Graliśmy w kości i potem powiedzieliśmy z Nelą, że idziemy spać. I poszedłem spać, tak, spałem, a ona spała obok mnie i nagle jej nie ma. Nie, no błagam cię, no. Proszę cię, Lolo, jak mogłeś do tego dopuścić? Ona poszła na spacer pewnie. Gdzie na spacer? Sama się wyprowadziła? Proszę cię. No nie wiem. Dobra, może Dave będzie wiedział, gdzie jest ten piesek. No widzowie, dopiero co tego psa oswoiłem, już nie ma Neli, no co to ma być? Gdzie jest Nela? No Lolo, spałeś z nią. Jak? Zamknięta była, przecież zamknąłem te furtki. Słuchaj, ja ci powiem tak, ona już jest dorosła. Nie jest dorosła, dopiero co ją oswoiłem. A, super, to za protektor, filantrop, wybitna jednostka. Ej! Co ty gadasz? Co ty robisz, Dave'o? Ja sobie robię Dave jest zadufany w sobie. Idźcie mi stąd, to nie jest moje zdjęcie. Dave się zakochał. A czemu ja je robiłem? Ja je robiłem chyba, nie? Tak. Dave się zakochał w sobie. Tak właśnie widziałem, dobra no. Trzeba kochać siebie, Dave. Żeby pokochać kogoś, tak? Prawda, dobrze, to jest akurat, to w ogóle dobry przekaz leci. No, dobry przekaz leci od Dave'a. Dave'a, czy widziałeś tego mojego nowego... Co? Co było? Co to było? Co? Mojego pieska Nelę, czy widziałeś? No, wczoraj. A dzisiaj? No ale... Nocy. Ale ona nie poszła do ciebie? Lolo spał z Nelą razem w budzie, jeszcze ma na nick Nela. Czekaj, bo... widzę Nelę. Ale nie, serio, nie wiem, nie ma mojego psa. Ale nie mam niku nad głową, ja nie widzę tego niku. Co, on zaginął? Co? No nie wiem, czy zaginął, no zniknął po prostu. Nie, no żartujecie sobie, przecież ty z nim byłeś w jednej budzie, tak tego nowy nie przypilnowałeś. Nowy pies, miałem go... Nela była z nami chyba paręnaście godzin na Palionowie, jej nie ma. Ale to jest podejrzane, że ona tak ucieka, przecież ona czemu miałaby uciec w ogóle? To jest dziwne, że ona by sama se poszła. Jesteś winny. Poczekaj, daj mi to zewnątrz. Lolo jest winny. No ale ja nie jestem winny. Wąchanie. Dobra, wiem gdzie. Gdzie? Wiem, gdzie. Ej, prześladowca, dobra, to on na pewno zabrał Nelę. Widział pewnie, że ją oswoiłem i zabrał ją. Tylko, czekaj, ale czemu on miałby to zrobić? Jak ja go... Patrz, biegnie tam, patrz. Gdzie? Pobiegł tam, tu. Patrz, tu. Ej, może kamera? Nie ma go. Masz kamerę? Dobra, prześladowca, wiem, że mnie słyszysz. Gdzie jest Nela? Natychmiast masz powiedzieć, gdzie jest Nela. Wiemy, że to ty, nie wywiniesz się. W sensie on nie mówi, nie? No właśnie. Tam biegnie, patrz jak daleko. Ale prześladowca się nie odezwał. Ale pewnie nas rozumie, gdzie jest Nela? Ej, on wyrzucił łapce. Co on wyrzucił? Nie wiem, dawaj. Zdjęcie. Szybko. Fotka? Zdjęcie Neli! Łukasz! Patrz! What? Ej, to jest w tym! Nie, to nie jest w tym? W jakimś strasznym pomieszczeniu? Zdjęcie Neli, no chyba żart, że ją porwał. Dobra, porwał jest Nelę. Jest przypał. No porwał Nelę! Gdzie ona to jest w jakimś pojęciach? Ale w grzybie jakimś. Wiesz co, mi się wydaje, że Nela wygląda na szczęśliwą. Gdzie na szczęśliwą? Jak on miecz trzyma przy nią, chce ją zabić. Też mi się wydaje, że ona jest szczęśliwa. To są groźby. Co wy? Wy jesteście inni. W sumie ma lepszą chatę niż ty jej dałeś. Wy jesteście inni. Więcej miejsca, nie? Ale ona nie jest w żadnej chacie, ona jest w jakimś więzieniu. Dobra, żartujemy. Ej, mam pomysł. Skoro to jest... Poczekaj, bo to trzeba przeanalizować. Daj to zdjęcie, w sensie rzuć je tak na podłogę. No. Dobra. I popatrz na nie. Gdzie ostatni raz widziałeś takie bloki? Takie bloki? W więzieniu! No. W więzieniu. Ej, to może... Tak. Może gdzieś tam... Może gdzieś więzienie? U niego w bazie, może gdzieś u niego w bazie to będzie. Dobra, jakieś sugestie oprócz tego, że może być w tajnej bazie, Nela? Ja mam sugestię! No. Dawaj. Jest w tajnej bazie, Nela!
Fajnie. O bazie prześladowcy pewnie jest gdzieś tam. Dobra, ale poczekajcie, patrzcie to. Analizując, jest tam cegła, jest tam pajęczyna i jest tam Nela. Czyli może to być więzienie. Podziemia, straszne podziemia, gdzie zaraz zostanie zjedzona przez prześladowcę. Ej, dobra, ale ja znam jedno takie miejsce. No proszę was. Znamy jedno takie miejsce, gdzie to może być. Prześladowca, gdzie jest Nela? A może to nie jest Nela na zdjęciu? Jak nie? A gdzie ona jest? Akurat ma tą samą obrożę, akurat ją dopiero oswoiłem i nagle... Nie no to... Ale nie nazywa się... Prześladowca! Ale co ty masz? Jest śmiertelny, nienawidzę tego! Ciekawe co... Ciekawe co twojego pieska w prawdziwym... Nie! Co? Ej, Nela w prawdziwym życiu jeszcze, może jej ma zagrożenie! Nie, dobra, idę sprawdzić, Dave, przyjeżdżaj do mnie! Dave, przyjeżdżaj do mnie szybko! Dave, przyjeżdżaj do mnie! Moi drodzy, mamy problem. Nie wiem, gdzie jest Nela. Na razie, jak ją wołałem, to w ogóle nie przychodziła. Musimy teraz przeszukać dom. To jest pozostałość po Neli, która jest na ziemi, widzowie. Kość, to jest chyba kosteczka taka na zęby. Ale przyjaciele, problem! Mamy problem, naprawdę. Sprawdzę tutaj. W sypialni już sprawdzałem, to do sypialni nie będziemy wchodzić, to zamknę te drzwi. Dobra, siłownia. Siłownia... Pusto. Nela od razu by przybiegła, kurde. Nie wiesz, że prześladowca porwał mi psa, przyjaciele. Czekajcie. Nie, to nie może być prawda. Ej, naprawdę jej nigdzie nie ma, patrzcie. Wszędzie jest pusto. Nela, gdzie ty jesteś? Są kartony. Ogólnie to są, widzowie, zdjęcia. Te trzy paczki to są same zdjęcia, żeby podpisać dla was. Chodzę po całym domu i nigdzie, ale tu nigdzie nie ma Neli. W garażu. Tu byłem w garażu, widzowie, w garażu. W każdym pokoju w pomieszczeniu, nawet na strychu byłem. I nie ma nigdzie Neli. Wszędzie byłem. Nie ma nigdzie. Nie wiem, gdzie ją znaleźć. Zaraz przyjedzie Dave, będziemy przeszukiwać cały dwór jeszcze. Może budynek prześladowcy. Musimy ją znaleźć. Widzowie, to jest mały piesek, ona ma 2 latka. To jest jeszcze szczeniak, mój kochany. Mam nadzieję, że znajdziemy Nelę, widzowie. Piszcie, czy na kamerze gdzieś nie zobaczycie, albo jakieś sugestie, gdzie ja, widzowie, mogę Nelę znaleźć, bo w całym domu jej nie ma po prostu. Jestem w szoku, że on nawet psa może porwać, ten prześladowca. On jest nienormalny. Dobra, idę na zewnątrz, widzowie, poszukać Nelę. Jedynie kogo widzę, to patrzcie. Rynek. Tylko widzę rynka, który się wyleguje. Dobra, przyjaciele, pora... o nie, patrzcie, co tu jest. Kosteczka Neli. Dobra, biegnę ją znaleźć jak najszybciej. Gdzie ją mogę znaleźć, przyjaciele? Musimy przeszukać cały ogród, wszędzie, wszystko. Przeszukujemy, widzowie, wszystko, co można. Nie wiem, jest tu tyle pozostałości po Neli, patrzcie. Kość. Piłeczka. Jestem zmęczony, naprawdę. Tym wszystkim, to jest po prostu przesada. Dave przyjedzie, ale nie zdąży. Dzisiaj już sam przeszukam, widzowie, sam ten ogród. Bo to trzeba szybko działać, jeżeli chodzi o pieska. Widzowie, nie wiem, chodźcie zobaczyć tu nad basenem. Czy może tutaj być Nela, ale widzę, że... Ja tu z ręki was nagrywam, bo to jest szybka akcja, nie wytrzymam. Przyjaciele, jestem zmęczony. Już mam dość tego prześladowcy, nie wiem, czy wy też. Pomocy, gdzie jest Nela? Gdzie może być Nela, widzowie? Gdzie mógł się ukryć piesek? Albo się ukryła, albo faktycznie prześladowca ją porwał. Jak można psa porwać? Nie wiem, w krzaki gdzieś weszła, tu do ogrodu. Tu jest wszystko puste, idę przeszukać budynek. Wchodzę tam sam, mam to gdzieś, nieważne czy on tam jest czy nie. W tym domku? Nela? Nie ma. Idziemy do tego budynku sami, mam to gdzieś, teraz, w tym momencie. Otwieram, idę sam do tego budynku. Ale jest przerąbane. Idę tam sam. Prześladowca! Dobra, jest cisza. Dobra, do piwnicy zejdę na sam koniec. Idę do góry. Proszę. Gdzie może być Nela, przyjaciele? Dobra, już tu jest spokojnie. Jej nie ma nigdzie. Nela! Kurde, jak to pusto! Gdzie jest Nela? Patrzcie, zawinął stanowisko. Nie ma prześladowcy teraz. Na razie go nie ma w domu. Czyli prześladowca gdzieś sobie poszedł aktualnie. Jesteśmy tu sami. To możemy... O! Idealnie, żeby przeszukać teraz jego budynek. Ale chodzę tu, u góry nie ma. Wydaje mi się, że może być w piwnicy. Co prawda... Może nie być też, więc to jest problem. O Boże, mam zadyszkę. Wszędzie jej szukam. Idziemy w takim razie na dół. Zobaczymy w piwnicy, czy Nela może być w piwnicy. Kurde, co mam zrobić? Słodka Nelcia, przyjaciele. Dopiero co w ogóle sobie pieska w Minecrafcie zrobiłem i on znalazł sposób na to, żeby porwać ją w prawdziwym życiu. Ej, tu nic nie widać. Tu ja nie mam lampki żadnej, nie mam nic.
O kurde, idziemy tam po ciemku? Nie! Ja nie chcę! Ja nie wiem, czy wy cokolwiek będziecie widzieć. Tu nie ma światła, nie ma prądu. Nela! Co się boję? Nie. Tam jest takie małe światło tylko. Nie widać w ogóle. Tak po... Wizowie. Nela, jesteś tu? Nie, ja tam nie idę, wizowie. Nie, ja zamykam te drzwi. Nie pójdę tam, ale ona by przybiegła. Ona musi być gdzieś zamknięta teraz. To nie jest tak, wizowie. Ona jest gdzieś zamknięta przez prześladowcę. Po prostu jej nie ma i tyle. Mamy przekichane. Nie wiem, spadam, wizowie, do domu. Musimy coś załatwić. Mam nadzieję, że się mój piesek, wizowie, odnajdzie. Trzymajcie kciuki ze wszystkich sił, aby się ona odnalazła po prostu. To jest biedna, ona jest bezbronna, to jest bezbronny piesek. Damy radę. Ja, Dave, poradzimy sobie, wizowie, z tą sytuacją.